Moi kochani, to z wami to normalnie. Rzutem na taśmę. Mówimy, dzwońcie. Jak już myślę sobie, dzisiaj to nikt nie ma urodzin, to proszę, bach. 120 sekund jest. Sylwia, cześć Sylwia. Cześć, co tam? No, jeszcze w dodatku. I Jadwiga, cześć. Witamy. Jadwiga. Cześć. Dziewczyny, mam dla was bardzo dobre wiadomości. Po pierwsze, dla was obu prezent urodzinowy. Wejściówka do akwaparku Fala. O. Super. No, to Sylwia się ucieszyła. A Jadwiga jakoś... Też się ucieszyłam, no. To są moje 72 urodziny. No, proszę bardzo, drogie panie. Stoi przed wami jeszcze jeden prezent do wywalczenia. To jest kubek Radia Parada, ten pozłacony 24-karatowym złotem. Czy jesteście na to gotowe? Oczywiście. Dobrze, zaraz zaczniemy wam opowiadać o pewnej osobie, która urodziła się tak jak wy, 2 listopada. A która z was będzie wiedzieć, o kogo chodzi, ta krzycze swoje imię. Jasne? Swoje? Czy wszystko jasne? Tak, oczywiście. Sylwia mówi, że tak, Jadwiga mówi, że tak, a zatem opowiadamy. Dzisiaj, czyli 2 listopada, obchodzi swoje urodziny taki pan urodzony w Dębicy. To polski dziennikarz, przede wszystkim znamy go jako komentatora sportowego. No i jest także promotorem bokserskim. On między mocno innymi w swojej stajni udziela... ma Tomasza Adamka. O, właśnie. No. A jeżeli komentuje mecze, to robi to razem z Tomaszem Hajto. O, tak. Sylwia, słucham, o kogo chodzi? Mateusz Borek? Tak, Mateusz Borek. Widać, kto ogląda mecze. Truskawka na torcie. No, rzeczywiście jesteś absolutnie wspaniała. Sylwia, wielkie gratulacje. Jadwiga, pozdrawiaj. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. A to przede wszystkim słuchajcie Radia Parada. Poczekaj, dziewczyny, spokojnie. Najpierw Jadwiga. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Parada. Jest to wspaniałe radio. Słucham go od kilkunastu lat. Miód na nasze serce. My ciebie również bardzo pozdrawiamy, Jadwigo. Dzięki, Jadwigo. Dla ciebie oczywiście prezent. Nie zapominaj, że masz od nas prezent urodzinowy. Wejściówkę na Aquapark Fala. O, pamiętaj o tym. Dobrze. Wielkie gratulacje teraz dla Sylwii. Sylwia, 100 lat w zdrowiu, w szczęściu, pomyślności. Kogo ty pozdrawiasz? No to całe Radio Parada, rodziców, siostrę. No i nie wiem. No i wystarczy. Sylwia, z okazji twoich urodzin dla ciebie. Oczywiście wejściówka do akwaparku, a wywalczyłaś sobie jeszcze dodatkowo kubek Radia Parada pozłacany 24-karatowym złotem. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Radio Parada 93 FM.